Fizycy od wielu lat zajmują się przyspieszaniem niewidocznych gołym okiem cząstek elementarnych, takich jak elektrony lub protony, które są składnikami atomów. Jak zapewne wiesz, każdy atom składa się z jądra, które otoczone jest chmurą elektronów. Jądra atomowe to natomiast sklejone ze sobą protony i neutrony. Każdy proton posiada elektryczny ładunek dodatni, a neutron, jak sama nazwa wskazuje, jest neutralny, czyli nie jest obdarzony ładunkiem elektrycznym. Do badania tych cząstek budujących atomy naukowcy wykorzystują akceleratory, czyli mówiąc po polsku przyspieszacze. Fizyków najczęściej interesują zderzenia takich rozpędzonych cząstek ze sobą i po to właśnie został zbudowany wielki zderzacz hadronów w CERNie pod Genewą. Jest to obecnie największe skonstruowane przez człowieka urządzenie, które paradoksalnie służy do przyspieszania najmniejszych cegiełek materii. Pędzące cząstki elementarne mają o wiele więcej wspólnego z naszym życiem, niż nam się to wydaje. Co więcej, jeszcze całkiem niedawno ludzie mieli z nimi do czynienia na co dzień. Przenieśmy się zatem nieco w czasie. Jednym z najpopularniejszych akceleratorów cząstek jest zwykły telewizor. A dokładniej telewizor kineskopowy, czyli taki, jaki wciąż mają nasze babcie. Spróbujmy zobaczyć, co czai się w jego środku. Z tyłu kineskopu znajduje się działo elektronowe, czyli taki mały akcelerator przyspieszający elektrony. Przyspieszanie uzyskuje się za pomocą pola elektrycznego wytwarzanego przez płytki znajdujące się pod wysokim napięciem wynoszącym około 20 000 V. Wylatująca z działa wiązka elektronów jest następnie odchylana przez pole magnetyczne i uderza w ekran pokryty luminoforem, który zaczyna świecić. Żeby przekonać się, że na przyspieszone elektrony działa pole magnetyczne, spróbujmy do kineskopu zbliżyć magnes. Zobaczmy, jak wpłynie to na obraz na ekranie. Widzimy, że odkształca się on i to znacznie. To właśnie rozpędzonym elektronom zawdzięczamy rozwój telewizji w XX wieku. Wiązka o energii 20 000 eV to dla fizyków jednak trochę mało. Żeby uzyskać większe energie, trzeba zbudować większy akcelerator. Jesteśmy w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, a to urządzenie za mną to akcelerator liniowy Van de Graaffa. Służy on do przyspieszania protonów. Podobnie jak w przypadku telewizora, do przyspieszania cząstek potrzebne nam jest pole elektryczne. Wytwarzane jest ono w tym dużym zbiorniku. W jego środku panuje napięcie wynoszące aż 2 000 000 V. Oznacza to, że protony wylatujące z tego zbiornika mają energię 2 000 000 eV. I tutaj znowu do zakrzywiania i kształtowania wiązki protonów używane jest pole magnetyczne. Wiązka protonów trafia tutaj, gdzie może służyć do badań materiałów. Z jej pomocą jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić skład pierwiastkowy interesujących nas próbek. W szczególności umożliwia ona identyfikację pierwiastków śladowych. Nawet jeżeli wśród miliona różnych atomów znajdzie się jeden atom pierwiastka śladowego, będziemy go w stanie tutaj wykryć. A co gdybyśmy chcieli przyspieszyć cząstki do jeszcze większych energii? No cóż, na początku akceleratora należałoby wytworzyć jeszcze większe napięcie, wynoszące dziesiątki milionów voltów, a może i więcej. Wytworzenie i utrzymanie takiego napięcia jest jednak kłopotliwe i niepraktyczne. Można zatem zastosować rozwiązanie wykorzystywane w cyklotronie. Urządzenie to zbudowane jest z 2 duantów znajdujących się w polu magnetycznym, pomiędzy którymi wytwarzane jest pole elektryczne. Pomysł polega na tym, żeby tory rozpędzonych cząstek zakrzywiać i wielokrotnie przeprowadzać je przez to pole elektryczne. Za każdym razem cząstki zyskiwać będą coraz większą energię. Przy wielu przejściach przez obszar pola elektrycznego osiągać można energię o naprawdę dużej wartości. Tak właśnie działa cyklotron, czyli urządzenie, które tutaj widzimy. To, co znajduje się pod tą szarą obudową, to ogromny magnes służący do zakrzywiania torów cząstek. To właśnie dzięki niemu przyspieszane protony poruszają się po coraz większych okręgach, aż w końcu trafiają do tej rury, którą już wędrują sobie dalej. Tutaj również do ogniskowania i zakrzywiania wiązki używane jest pole magnetyczne. A gdzie ta rura z protonami biegnie dalej? Zaraz się o tym przekonamy. Przyspieszone protony trafiają tutaj, do stanowiska terapii protonowej. Jest to miejsce, gdzie używane są one do leczenia nowotworów. Protony świetnie się do tego nadają, bo dzięki nim jesteśmy w stanie precyzyjnie naświetlić raka, nie naruszając zdrowej tkanki. Pacjent umieszczany jest na tym właśnie stole, a wiązka wylatuje stamtąd. Kierowana jest ona we właściwe miejsce w ciele pacjenta, dodatkowo pod odpowiednio dobranym kątem. Jak to się dzieje, że możemy w dowolny sposób zmieniać kąt padania wiązki? Również i tu wykorzystywane jest do tego pole magnetyczne. Przyspieszanie cząstek elementarnych to nie tylko domena CERN-u i wielkiego zderzacza hadronów. Rozpędzone cząstki są coraz częściej wykorzystywane i z roku na rok coraz bardziej zaznaczają swoją obecność w naszym życiu.